Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a Valhalla, dodatek do gry Oblężenie Paryża. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I zaczniemy sobie dzisiaj od questa buntowników. Sorry. Co my tu mamy do robienia? Od razu mamy ich montować, tak? Ledwo tutaj wziąłem i wylądowałem. Dobra, czy ktoś tu jeszcze gdzieś jest? A, mam go ubić, dobra. To chłop wpadł do wody, taki mały problem. No i dobra, misja buntowników udana. Wezwijmy sobie w takim razie wierzchowca. No i teraz będziemy jechali do pierwszego znacznika na mapie, który mamy do zrobienia. Oj, przejechałem kruka. Tak, tutaj byliśmy na początku gry w tym miejscu i wtedy była tamta lokacja obserwowana przez nas. Przez Tomę? Tomę chyba ona się nazywa. Mieliśmy właśnie tutaj. Mamy się teraz tutaj właśnie udać, bo jest tutaj jakiś skarb do zdobycia. Dobra, no ale jest już trzech pajaców, których ściągamy szybko i na tym się kończy ich marny żywot. Zbieramy to, co im się już nie przyda. Wołamy ponownie naszego wierzchowca. Chodź. I lecimy teraz do tajemnicy, która jest tutaj po drodze. Potem udamy się do tych dwóch tajemnic, do tego miasteczka i tutaj oddać misję i wziąć kolejną. Misje buntownicze będziemy robili, wszystko w sumie będziemy robili w dodatku, tak samo jak wszystko zrobiliśmy w pierwszym dodatku, tak samo zrobimy sobie wszystko w drugim. Jedyna rzecz, których w Assassin's Creed'ach nie robiłem, no to były rzeczy na jazdy, nie kończyłem ich całkowicie. Dobra, mamy tutaj. Zobaczmy, co my będziemy potrzebować, żeby ten ołtarz zrobić. Żółw błotny średni. Skąd ja mam wziąć żółwia błotnego średniego? O kurde. No dobra, no to ten ołtarz na razie zostaje w takim razie. Mapka. I lecimy tutaj do tych znaczników i potem tu. Kawę w sumie. Skąd takiego żółwia błotnego wziąć? Pewnie w wodzie pływają. Bo się okaże, że tu są. Ty no jak chuj, żółwie błotne, nie? Pa to. No są tu żółwie błotne, nie? Ile ja ich potrzebuję? Patrzcie, jakiś szybki kłaścik. To był chyba najszybciej niezrobiony i od razu zrobiony ołtarz w historii tej gry. Idealnie trzy żółwie błotne średnie, nie? No i dobra. Dostaniemy oczywiście level. Czyli punkt mistrzowski do wydania, więc sobie to od razu wydajmy, ciach. Kurde, żółwie błotne, czajcie. Wezmę jeszcze kilka, upoluję. Ale tak bardziej na wszelki wypadek, jakbym potem potrzebował do jakiegoś jeszcze kolejnego. O, to chyba była ryba akurat. Polowałem już tu wszystkie żółwie błotne, jakie były dostępne. A ty kurde. Nie ma. Ktoś jeszcze?
musicie dziękować. Jadę dalej. 200 i 170 metrów do kolejnych dwóch tajemnic. Coś czuję, że będziemy dzisiaj układać kamienie, nie? Mam takie jakieś dziwne przeczucie, nie? Ej, kurwa, wykrakałem. Ale pierdolło, ty. To jest. No ja się tu chować w krzaku. Jakie pułapki ciul zastawił. Szczerze, że on jest akurat do tego płetu, że tam jest niżej. Okej. To ja właśnie zabiłem. A właściwie kogo? List poproszę. Mogę list odczytać? Nie mogę listu odczytać. Tutaj nic nie ma. Dzieci dano z dodatku druidów. Tutaj jest z podstawki, nie? Ha, wykonałem tego questa. Tak, no wykonaliśmy to. No dobra. Tu, no i tu. O masko, trzeba wrócić tam na górę i ułożyć te kamienie. Jakie to lubię. No jeszcze coś wysadzisz mi tu? No ja pierniczę. Się skubaniec zabunkrował. Dobra, jaka wysokość? O ja pierdzielę. No dobra, no. Wyczyśćmy sobie. By sobie tak pokurwić troszeczkę podczas grania w grania. To się wszystko na tym kamieniu trzymało, kurwa, stabilnie. Ocie chuj. Jak ja mam to teraz powtórzyć, nie? No nie gadaj. No dobra, teraz jest płaściutko. Równiutko, idealnie prawie. A ten nie ma wyjścia innego, on musi stać na... Dobra, spróbujemy tego kamiona też postawić. W jakiś sposób. Dobra, udało się. Okej, myślałem, że będzie gorzej. I że dłużej nam to zajmie, ale no, na szczęście szybko to weszło. Kolejny punkciak. No,
przeżyjemy. Nalajcie. Moment, bo ja mam teraz do złotego znacznika jechać, tak. Chodź tu. Lecimy, mój wierzchowcu wierny. 300 metrów stąd. Nie goni za co. Okej, tu mamy jakąś wioseczkę. Widzę już też kluczyk. Więc zgaduję, że do tej skrzyni się nie dostaniemy, ta, bo to jest skrzynia. Skrzynia ze sztabą. Kluczyk jest, to teraz możemy ją otworzyć. Ludzie jacyś mieszkają w ogóle, ja właśnie zabrałem wszystko co najcenniejsze w niej chyba. A więcej skrzynek tu nie widzę. Możemy jechać dalej. Kurde, tu jakiś kozak totalny. Ciężki kawalerzysta. O, tych nie muszę atakować, okej? Oni nie są wrogo do nas nastawieni. To może tamci też nie byli. Hartress. Tak, oddajemy kościora buntowników. To 150, 300 razy 1, więc dostaję 300. Okej. Mogę chyba coś kupić za 400. Tak. Dobra. I chcę wybrać kolejną. O, mam już wybraną. Merde, it's the northern one. The darkest hour, when demons come, call on me, brother, and we will fight. Don't let the fates follow. Odin, Odin. Pure madness. Maybe they left something to explain their behavior. They lost faith in their god and found fickle solace in a new one. Dobra, chcieli dostać w pierdziel, to dostali. Gdzie ta sztaba jest? O jas. Ale z drugiej strony nie mogą wejść do budynku. Bo jest to zastawione. A ja mogę wejść tędy. No i sztos. Dobra, ale tą misję buntowniczą bym chciał jednak wziąć se. Mordo. Ty nie jesteś w stanie mi dać tej misji buntowniczej, muszę lecieć do waszego szefa. No dobra, ten zbiera burzę. Mapa. No ewidentnie chyba muszę do szefa iść. Nie, kurwa za... Miałem wróg, gdy zacząłem... Sorry. Jeszcze was najadą, moi przyjaciele. Zresztą co tu jest do najechania, wszystko macie spalone.
Zmienimy wierzchowca i jedźmy sobie do tamtych ruin. Kurde, same ruiny w tej Francji. Gdzie macie wieżę Eiffla? Stawiacie już czy jeszcze nie? Co ja sobie przeczytam po gierce? W którym roku powstała wieża Eiffla? O, siema. Niezłe wilki. The Frankish flag. What are they doing there? Tędy nie wejdę pewnie, nie? Z drugiej strony jest wejście. Tu jest wejście. A najpierw jeszcze synchronizację dupnijmy. Można było drabinkę zrzucić. Okej, podwodne jest chyba wejście z tego co widzę. Dwie tajemnice i dwa bogactwa na tej mapie. No, jest podwodne. Tak trochę. Dobra. O kurde. There is a small slit at the bottom. To? Czekaj. Otwórzmy. No i git. Unlocked. Time to see what lies ahead. No już widzę szczury. Dobra, przez wodę. Okej. The hidden ones have secret treasure near Paris. I should look for the keys. Okej. Co to za zdolność? Na czym ona polega? Mocowujesz do wroga ładunek wybuchowy, który po krótkiej chwili wybucha. Ale bez sens. Let's see. No, mogę iść górą, nie? Tak, na pewno. Jak wcześniej tego nie ruszyłaś, to teraz na pewno ruszysz, nie? No i dobra, wychodzimy.
To mamy gotowe i możemy lecieć dalej. Timer zasłoniłem szklaneczką z piciem. Tu się jakiś frajer wyjebał. Dobra, ja mam dotrzeć tam aż, tak? Gdzie on, znacznik do teleportacji? W tym miejscu, nie? Tak, tu się w ogóle odkrywa jeszcze dwie pierdoły. Jakieś, których nie było, ale możemy je zrobić, bo mamy tutaj łódź. No, ma to sens, kurde. Więc się tepimy jeszcze tutaj na łódź. Podpłyniemy ten kawałek do tych dwóch złotych znajdziek. Zbierzemy sobie te dwie skrzyneczki. Mam nadzieję, że będę w tą stronę ustawiony. Oczywiście, że nie. Też są dwa jakieś tu najazdy, które trzeba będzie łodzią zrobić, ale to na spokojnie, jeszcze nie dotarliśmy do tamtych miejsc. Gdybyście potrafili zawracać, to by było łatwiej, no a tak to... W sumie nie wiem, po co łódki używam, jak to jest 200 metrów stąd, nie? Dzięki za krótką podwózkę. Dalej pójdę z buta i pojadę wierzchowcem. Tu nic nie ma. Nie przeciwników, ani nic. Tylko są dwie skrzynie. A nie, są przeciwnicy. A nie było tych wilków widać. Jeszcze jeden. Gdzie ten wilk jest, który mnie wygrał przed chwilą? Tu. Siema. No dobra, to mamy zrobione. Ten obszar mamy dotąd zrobiony. Tu zostały jakieś rzeczy do zrobienia, ale to sobie zrobimy, jak będziemy w tą stronę szli. A teraz wróćmy sobie tutaj do naszego głównego ziomka od zadań buntowników. Trzeba uchylić okno, bo się ciepło robi. Dobra, pogadajmy z nim, bo nie mogę questa wziąć buntowników od niego, od tam kogoś. Więc może muszę u niego to ogarnąć. Zobaczmy. So, what will it be? Show me what is available. A. So it begins. Okej. Ja jestem kretynem, zapomniałem, że trzeba tam na dole kliknąć rozpocznij. Ja już to robiłem tu. Czekajcie, bo może się po prostu zbugowało coś u tamtej drugiej gościuwy. Weźmy to zróbmy jeszcze raz w takim razie. To nie problem, nie? Że mogę się tepnąć do jednego i do drugiego miejsca. Okej. Quest się udał. Wróćmy w takim razie do niego i zobaczmy, czy ten quest się po prostu powtarza. Czy te questy buntownicze się powtarzają? Bo jak tak, to trochę lipa. Ten zbiera burzę. Magnific! If you want to do more, I'll be here.
No dobra, misja udana, tak? No escape. What have you got for me? Nie, no inne są. So it begins. Good luck, Eivor. To nas wysyła tutaj teraz, ta? Też to daleko nie jest, nie? Chcę się dowiedzieć, czy te questy po prostu znikają później i nie ma już więcej, czy cały czas się będą powtarzać. A skoro nie jest daleko do tej lokacji, to możemy to zrobić, nie? Gdzieś był chyba most? Nie, no to przepłyniemy to. To jest tam. Nie wiem, czy nie będę musiał zaraz przepływać z powrotem. No muszę. No nie ma tu nigdzie. O, tu jest płyt. O. Chciałem powiedzieć, że tu jest płytka, tylko do połowy. Ile dobrze, że wracając do niego mamy teleport od razu, nie? Praktycznie pod sam jego ten. Skóra, kiełdzika i strzały. Best not to draw attention here. Jeszcze ktoś? O. Ten mnie nie widział chyba. Okej. Okay. Misja buntowników udana, goście sobie uciekają. Rosnie sławy ryf, wzrósł. Wróćmy i zobaczmy. Pokażę, że tymi misjami mogę zrobić wszystkie za nieoznaczone lokacje na mapie. Szkoda, że nie mogę tych questów wziąć kilku. A może mogę? Wydaje mi się, że nie. Well done, Eivor. I expected nothing less. Nie ma sprawy. What do you want to do? Daj coś kolejnego. Co tam masz? Są jakieś słabe. Weźmy coś większego. So it begins. Good luck, Eivor. Dobra, a to gdzie jest? No tu. O kurde, tu nie ma tyle peka. No ale dobra, to się tepniemy tu i ogarniemy sobie to w takim razie. Teraz. Tu jest chyba wejście do naszej lokacji ukrytych. Tu jest jakaś tam pierdoła jeszcze pewnie gdzieś na wierzchu została. Dobra. Na teraz to tyle. Kończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbijaj też oczywiście do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć.